Siemaneczko, z tej strony Dziewiś, witam was, widzę w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, za chwilkę ma do mnie przyjechać policja w sprawie no tego golfa nieszczęsnego, no niestety. Mam nadzieję, że coś tam się udało im ogarnąć. No mówi, że za chwilkę przyjedzie, bo chce ze mną porozmawiać po prostu. Nie wiem, co za bardzo o tym chodzi. O, jedzie. No znowu od tyłu? No jak? O, jest. Mam nadzieję, że to dobre wieści ma do mnie. No prawie brama się wpierdzielił, no chłop jest niepoważny. Dzień dobry. Nie. Posłucha pan. Panie. Słucha? Co? No w drzewko pan wjechał. Nie, to nie idzie chłop. Paniutka, ja to sobie pomyślał. No co? No ja nie ukrywam, ja tam nie czułem i tam w kebabie się pytałem tego, co tam obsługuje. No ale to pan w kebabie ma pytać, czy ma pan jeździć i szukać? Ale tu po wsi też jeździłem, tam się pytałem ludzi. No jakoś nie widziałem. W sumie to ludzie nie wiedzą, kto to ukradł. A. Ja panu powiem szczerze, że ja nie wiem, jak ja mam tego szukać. Ja nie A ja mam wiedzieć? Pan się na własną rękę chcesz pan tego szukać. Słucham? Na własną rękę? No chłopie, tego samochodu już pewnie tu w ogóle nie ma, on w częściach już jest po innych krajach rozsyłany. Pana. Ja pana przepraszam, że ja miałem 3 dni urlopu. To ja pana a nikt inny nie pracował? No pracowali, ale ja ich sprawy nie przekazałem, bo ja chcę za to wziąć pieniądze. No żeż, to teraz to sobie dupę możesz wziąć za to nie pieniądze, chłopie, jak samochodu nie ma. Ja wezmę, bo ja o sprawę umarzam. Do widzenia. Czekaj, jeszcze nie wszystko, musisz tutaj podpisać papier. A ja nic nie podpisuję. No to musisz podpisać. Ja nic nie podpisuję, do widzenia. Chodź tu bandytko ty. I co on robi? Chodź tutaj. Ja cię nie widzi mnie chyba. Gdzie ci jest? O, fajnie w środku ma ten radiowóz tego pana policjanta, mam panie zobaczyć. Jaki bandytko! Zjadę, bo cię aresztuję! Zjadę w to! Zobaczcie, widzowie. Opa! Do widzenia! To jest 149 do Komendy Miejskiej Policji. Bandyta ukradł mi radiowóz. Zgłaszam to. Do widzenia! Zostałem. Do widzenia! Zimam wsparcie. Widzowie, tragedia. Co pan se bramę moją otwiera? Wypad! Słuchaj, masz mi tu podpisać. Ja nic nie podpiszę. Z jakiej racji mam coś podpisywać, skoro nie ma samochodu mojego? Nic nie podpiszę. No ale my szukamy. A przed chwilą żeś powiedział, że umorzona sprawa jest. Ja nic nie podpisuję, no ja nie mam takiego obowiązku. No bo ja nie wiem, jak tego szukać. To sobie na YouTube'a wpisz, sobie wygoogluj, nie wiem, nie interesuje mnie to. Do widzenia. Nie będę tego więcej szukał. O, pieniędzy też nie zobaczysz. Ja się przyjadę do komendanta, się przyjadę, to wszystko nagrane. No i komendantowi nic nie powiem. Spierdzielaj mi stąd. Do takiego gówna się na nie przyjeżdża. Co ty powiedziałeś? Ci... No widzicie? Ja razem sobie idź na komendę, a nie dzwoń. I chłop jeszcze do mnie gada, że takiego gówna to on nie przyjmuje, bo samochód warty tam, nie wiem, z 60 tysięcy. No to jest normalne, widzowie, waszym zdaniem? Czy to jest waszym zdaniem normalne? No napiszcie mi w komentarzu, no bo moim zdaniem to jest chore. To jest wręcz chore. Co ja mam zrobić? No, nie wiem, siadam w BMW-kę. Jadę do Janiny. Może z Janiną poszukamy, może się uda to jakoś rozwiązać. No bo ja muszę znaleźć tego golfa, ja nie dam rady zasnąć, jak ja go nie znajdę. Naprawdę, już tak mi się ciężko spało, się co chwilę budziłem, tylko myślałem, gdzie jest golf. No chciałem w środku nocy jeździć i go szukać, no ale wiedziałem, że to w sumie bez sensu, bo w nocy to za bardzo nic nie widać. Czekajcie, jedziemy do Janinki. Tu powolutku, bo to Manuel. O, dzień dobry! O, cześć, ja już! Dzień dobry, pani Janinko, rączka. Cześć! Gdzie jedziesz? No cześć, cześć. Jedziemy. A, kurczę. Jedziemy we dwójkę. Szukać. Dokąd? Szukać. Dokąd? Będziemy szukać golfa. Możemy Możemy Mustangiem? No to chodź. Chcesz kierować, bo ja trochę... To mogę.
Tak, ja tak, to mogę. To siada. No i co? Był policjant u mnie przed chwilą. No i co? On powiedział, że takiego gówna to nie będzie szukał i że on był na urlopie, a nikomu sprawy nie przekazał, bo chce zarobić. No to jest, moim zdaniem, to jest do niczego niepodobne, no. Dzieje, spokojnie, to jest normalne. No jak normalne? To jest chore, pani Eni, no to jest chore. A po coś dzwonił? Ja ci gadałam, nawet nie dzwoń do nich. No my musimy na własną rękę tego poszukać, no bo ja nie wytrzymam, no. No to kurczę. To jest tragedia. Ja tobie od razu mówiłam, dzieje. Nie dzwoń, bo to jest wszystko strata czasu. Dobra, ja tu nie interesuje mnie to. Wjeżdżamy na podwórze do ludzi. No tak, dzisiaj nie ma co, wiesz, pierniczyć. O, ty, a to nie jest ten księdza? A nie wiem, a jaka tam ten? A nie, ale to podobny model. Ale on to miał rejestrację za tacy. Jada pani Aninka? Tylko dobrze. Uważajcie już na zawieszenie, bo tu są nierówne tereny. Dobrze, dobrze, ja tu o. Zafam. Nie jeździ tam po hardkorowych miejscach. Nie, no to będziemy po domach ludziom jeździć, tak? Po kolędzie, jak to mówią. Ale co, po domach w sensie w chałupę? Nie, no ja jednak do każdego na podwórko wjeżdżam, patrzę, że golfa nie ma. Tam do środka nie będziemy zaglądać. No. Nie, ja będę. Nie, no tak nie wypada. No, tylko to wiesz co, wróćmy się, ja Glocka wezmę. Nie, dobra. Ja idę w lewo, ja nie na w prawo. BMK. A co wy tu łachudrychowata? Pokazywać mi! Nie ma. Nie ma. I co pani Ani, no jest coś? Jest golf? Nie ma. Ciągniki tylko. Ojej. Ja już mi się wydaje, że to nikt ze wsi by ci nie ukradł. A tam wiadomo? A co ty do stodoły pukasz? No może ktoś w środku jest. Może golf akurat rozbiera. Siada pani Ja go zobaczę na tyrtyku. No właśnie jadę. Jadę, żeby nie piechotą nie chodzić. Ej, fajnie. Wiesz co tu mogę tego? Panie Łysolcu! Zna pan? No. On nie mrawy. Ty, bo on od tych huków maszyn to ogłuchnął. No tu jak robię. Zobaczy pani Aninka. Dzień dobry. Takiego golfa pani nie widziała może? A. Pogadała. Rozmowna. Bardzo no rozmowna bez. Pani, nie ma. Dobra wszyscy pani Anino. Wszyscy tu gadatliwi, dobra jedziemy. Jedziemy dalej. Ale mnie się wydaje, że oni to na dziupli trzymają. No nie wiem, no. No to co innego nam zostaje pani Anino niż jeździć i szukać. Może to jakiś gang porwał. Jaki? Nie wiem, gang samochodziarzy. A tam pani Janina przecież miała styczno... No ja... Styczności z gangsterami. Słuchaj, no ja mogę podzwonić, popytać, ale to... No bo dobrze by było w sumie, no nie? Bo... No nie ukrywam, że... Potrzebuję golfa. No ale ja myślę, potrzebuję. Że moi to by tu nie ukradli. A tam wiadomo? Oni wiedzieli, że to ja? No ale ty nie płakajcie, to nie bo ma mi co... ukradli samochód. Tak ładny był amerykański. Dziejuś, złodziejstwo się zdarza. Nie. Nie może się zdarzać. Zdarza się, kochanieńki. A tutaj? O, stoi samochód jakiś. No ale to przecież jest Audica. No kobieto. Ej, wypraszam sobie. Ja nie jestem kobietką. A możesz gdzieś spokojnie jeździć? Ja jestem mężczyzną, a jeżdżę niespokojnie? A co tu jest niespokojnego, pani Janinko? No, szalejesz. Nie. Broń Boże. A co tam taki... Jezu, nic się dzieje. Oj. Kurczę, wybiło nas na tym. Ej, stoi żu... A nie, to Leon. Oj. Przepraszam, no, gniewa się? Handlarza. Gniewa się, Janina? No nie, ale coś łomota teraz mnie pod maską. Przepraszam, nie, to tylko panewka stuka, spokojnie. A to coś poważnego? Nie, gdzie tam? Nie, no, broń Boże. No bo to takie tory to... robią wysokie tutaj. Ale ten Mustang niski. A ten Mustang taki niski, no. No z tymi torami to przesadzają. Dobra, i tu w prawo, no, gdzie jeszcze możemy jechać, pani Janina? Pomyślmy. Czekaj, myślę. Może... Jak pani... O, czekaj, tu sprawdźmy.
Tu po prawej to złodziej zaraz, mieszka. Zaraz, to jeszcze tu się. Złodziej czy złodziej? No bo jakby złodziej. Jakby pani Janina była... była golfem, to gdzie by pani Janina była? Na złomie. A, bardzo śmieszny żart. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Śmieszny żarcik, pani Janinko, naprawdę. No to a... nie wiem, no... Ja nie kradnę takich gówięcie już. No zadzwoni pani Janina do jakiegoś swojego koleżki gangstera. No ale... jest taka możliwość? No mogę popytać. A może pani Janina teraz zadzwonić? Ojejku, no dobra. Tylko na głośnik pani Janina nie daje, żeby tu... widzowie no dobra, nie słyszeli. No dobra, to czekaj. Czekaj, czekaj. Tu. Tu musi być złodziej. Wózek widłowy. Halo? Rodzinek? Słuchaj, jest kwestia taka. Mojemu koledze ktoś zajumał samochód z podwózia. On wypożyczalnię prowadzi. Ty się nie orientujesz może? Czy ktoś znaczy, kto był? Czy ktoś po prostu wiesz? No. Słuchaj, popytaj, polataj, daj mnie znać, dobra? Dobra. No. No dobra, bo on tu się niecierpliwy, słuchaj. A wiesz, że jak to ktoś z naszych, to macie przesrane, nie? No, dobra. Cześć. I co? No, no mówi, że pierwsze słyszy, żeby ktoś tu z moich latał. No to niestety. Janina Pogloka idzie. Jedziemy? Niestety, Pogloka. Pogloka, nie wytrzymam tego więcej. Trzeba poszukać cię już. A tutaj? Łachud ręce wy! No ja nie wiem. Pani Jani. Najbardziej mi się prawdopodobnie wydaje, że to wiesz, po prostu... jest skitrany. No tam wiadomo. Już do tej pory, no wiesz, to minęło parę dni. A może no. Jakiś debil ukradł i jeździ? Myślisz? No to mało prawdopodobne, ale jednak. Dobra, Leoniasz. Tu Leoniasz mieszkał? Oło! Zobaczy, Janina! Co? Tu kiedyś Leoniasz mieszkał. Ja co mi Leona sprzedawał. I tu Leonów nie ma. Może to on? I zawinął biznes. No ale to myślisz, że kurde, przeprowadzałby się tylko dlatego, że ukradł furę za 80 tysięcy. No to wiadomo. Opłacałoby mu się! No to nie wiadomo, no co to? A dlaczego nie? Chyba, że takich furek to parę zwinął z wioski, co? No też tak może być, no ale nie słyszałem o innej kradzieży, tak szczerze. No może tak się przyjedź na komendę, zapytaj. Oni sprawę już umorzyli. Jak to? Dobra, dziewuś, ty się nie nadajesz na kierowcę. Dobra, patrzymy. Cholera jasna, ty! Ej, bez takich, dobra? Okej. Okay. Halo! Ludzie, tu nikogo nie ma. Ludzie, tu nikogo, no tu nikogo nie ma. Pani Janino, ej! A ja? Ja też chciałem pojechać. No to fajnie. Super. Super, piechotko wracam do domu. Super, widzowie, zobaczcie, taka jest pani Janina. A ona tu bączki kręci. Kręci bączki, super. Dziejuś, wsiadaj, bo nie mogę opanować tej mocy po procentach. Wysiada pani Janina, wysiada. Dziejuś! Wysiada pani Janina. Wysiada. Wyciś! Wysiada pani Janina. Zaciął się gaz, przypustnica wcięta. Dobra, ręczny zaciągam. O, skies. Brawo pani Janina. Ty, coś się zacięło, czekaj, zobaczmy. Siada pani Janina tutaj. Czekaj, bo się zacięło, ci mówię. Weź zobacz. To trzeba inny sposób to zobaczyć. Jak? Siada. No, i co? Dobrze, ja mam taką maskę założoną na twarzy, żeby mi ludzie wręcz nie rozpoznali, że to ja im po tych chodzę. Jośka. Zobaczcie, widzę jaką maskę. Dziejuś! Nie po tych kamieniach! Słyszysz? Dobra. Dziejuś, cholera, bo się ziemi nawali. O nie. No i właśnie spokojnie. Dlatego nigdy nie jeździ. Spokojnie, przecież nic się nie zadziało, pani Janino.
Gdzie już proszę cię? Spokojna Baśka. Słyszysz? Proszę cię! Patrzysz się gaz od nie zatnie przypadkowo jak go wcisnę, nie? No żeś ty cholera jasna twoja maciak cię zaraz dzielę. Co? Ale to co, coś złego? Właśnie dlatego ja tobie nigdy nie daję jeździć Mustangiem! A co, coś źle robię? Wszystko! Dlaczego? No to... Kuciasz mnie! No przestanie pani Janina tak gadać, no patrzę czy on dobrze działa. A może na polach będzie gdzieś golf? Nie! Myślę, że będzie. Nie! Tak. Nie! Opa! Dobra, jedziemy. Nie już, no. No nie mogę opanować mocy! Ja mam przód napęd, pani Janino. Ja nie wiem jak tu się robi, co mam teraz zrobić, miałeś. Jak mnie tak rzuca. Super, fajny żarcik. Super. Może to ksiądz? Miałeś przód napęd. Bo mnie ksiądz nie lubi. Ksiądz by raczej nie kradł. No tam wiadomo? Tam wiadomo z tymi księdzami teraz? No, w sumie nic nie wiadomo. No. Ja myślę, że to mógł być... Trzeba ale Jarka nie. Zwerbować, pani chyba, Janino. Ten piły ksiądz, bo ten to nie. Ja mam taki pomysł, trzeba zwerbować Jarka i my we trójkę musimy zrobić nocną akcję. Jak za starych lat. Poszukiwawczą? Poszukiwawczą, jak za starych lat, nocno poszukiwawczą akcję. Bo w nocy może się ujawnić ten przestępca. No, pamięta pani Janina, jak kombajn kiedyś od pani Janiny odbieraliśmy? No, była interwencja. Kurde. Ja pamiętam. Ja też ale bardzo wiesz, dobrze pamiętam. Wtedy była inna sytuacja, bo my wiedzieliśmy, gdzie to jest. No tak, no. W sumie i tak. Bo to ten Gienek ukradł. Pamiętam. I pamiętam, że my go odpalić nie mogliśmy i ja go odpaliłem wtedy. Byłem bohaterem. Dziejuś, ale słuchaj, zawsze ci został jeszcze ten środ. A, super, dobra. Dzięki, ta pani Janina mówi. A kiedy klient przyjedzie wypożyczyć jakiś? Na razie to o tym nie myślę. Na razie się skupiam na tym, żeby... Chcesz, to ja wypożyczę od ciebie te gówno. Nie trzeba. Dobra, panie Nino, jadę do domu. Niech widzowie mi napisze w komentarzu, co tu poszło nie tak. Gdzie my mamy szukać tego dobra. Golfa? Gdzie on może być? Nie wiem. Trzymajcie się, widzowie. Kończę dla was ten odcinek. Mam tego serdecznie dosyć. Cześć.